Dzisiaj robimy brązkę, więc wszystkie materiały, narzędzia widzicie. Na pewno potrzebujemy sterówkę ważanta, cienka nitka, najlepiej w kolorze brązowym, tutaj podwójna. Będziemy później coś w niej skręcać. Może i widać, może i nie. Moja najnowsza nawijarka z najnowszej kolekcji Tiemco. Cienki miedziany drucik przyda się do przewinięcia wzmocnienia tłowia. Perłowa lameta, będziemy robili błyszczący akcencik przy główce. Fluonitka, również akcent zrobimy przy główce. Piórka CDC na jeżynkę, złapiemy w szczypce. Wszystko na haczyku 400. Jakieś jeszcze inne podstawowe narzędzia się przydadzą. No to zaczynamy. Haczyk Hanak 400, tak jak mówiłem. Główka akurat w tym wypadku Wolfram 3,5 mm. Przewijamy nitką trzonek i zrobimy ogonek, kilka promieni ze sterówki bażanta. Wracamy nitką pod kolanko, przywiążemy miedziany drucik, którym później wzmocnimy cały tłów. Tutaj akurat długości gdzieś 0,14 mm lub jakiś inny opisany jako cienki również będzie. Znowu bierzemy sterówkę, odrywamy troszkę więcej promieni. Zrobimy tłów. Również przechodzimy do kolanka. Bierzemy promienie i przewijamy. Dwa naboje do przodu i przechodzimy nitką do przodu, żeby dodatkowo wzmocnić. Znów dwa naboje i znów przechodzimy do przodu nitką. Tutaj nie musi być w tym wzorze podwinięte pod samą główkę, bo będziemy tu później robili coś innego. Teraz czas nawinąć drucik. Możemy oczywiście klasycznie sobie kręcić, nawijać. Można też użyć funkcji rotary. Jest szybciej, fajnie, równo. Przywiązujemy drucik. Trochę skrzypi ta nawijarka. Mój nowy nabytek. Najnowszy model Tiemco, kolejne do kolekcji. A więc tak, drucik mamy przewiązany, wzmocniony. Teraz tak, bierzemy perłową lametkę. Może to być w sumie nawet cokolwiek macie, jakiś krystal flash. I robimy tutaj taki perłowy akcent. Znam ten wzór już kilka lat. I tyle starczy. Odcinamy. Ta lameta nie jest jakaś mocna, więc przyda się troszkę kleju.
możecie użyć, co tam macie. Może być weniardowski, przeźroczysty, ważne, żeby był przeźroczysty. Może być jakiś UV. Tu mam akurat taki UV w postaci praktycznie wody, więc fajnie się rozchodzi. Nie jest gęsty. Trzeba przypalić. Zęby pstrąga potrafią zniszczyć wszystko, więc ta kropelka nie zawadzi. I tak, teraz trzeba zrobić jeżynkę. Jeżynkę zrobimy z pióra CDC. Nitkę mamy podwójną, więc wystarczy ją rozdzielić. Weźmiemy jakieś piórko CDC. Jakieś te boczne promienie, takie bardzo puchowe, możemy oderwać. Jak najbardziej delikatnie postawić. Później łapiemy jakimiś szczypcami. I odcinamy. Nitkę musimy rozdwoić. Nitkę to wtedy spokojnie ją igłą rozdzielicie na dwie części. Tutaj już mam ułożone. Trzeba skręcić nawijarkę. Możecie użyć po prostu jakiejś pętli, no tylko nitka musi być cienka, żeby to nam się później jakoś tak schowało. No i mamy ładnie. I nawiniemy przy samej główce. Teraz robimy węzełek. Odcinamy z fluo nitki. Tutaj mamy UTC Fluo Fire Orange, super kolor, polecam. Zrobimy taki mały akcencik. I znów węzełek finisher, czy pal. Normalnie za pomocą palców też możecie przywiązać. Odcinamy. Też damy kropelkę kleju, żeby nam się to jakoś nie rozwiązało. Przypalamy. Sprawdzamy, czy ta jeżynka z CDC nie jest za długa. Zawsze można troszeczkę oberwać. No i można powiedzieć, nie fagotowa. Fajny, sprawdzony wzór. Polecam. Link będzie w opisie. Dodatkowo spis materiałów też. Także zapraszam do następnego. Trzymajcie się. Cześć.